witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zgodnie z nową serią Zaginieni Artyści. Jesteśmy w Krakowie. Jak widzicie, pogoda jest poszła w tą stronę. O, normalna, zimowa. Jest normalnie, tak powinno być w zimie. Pada śnieg. Dzisiaj zajmiemy się Józefem Mehoferem. Za chwilę wejdziemy do jego domu. Ogólnie Józef Mehofer to polski artysta właśnie okresu młodej Polski, czyli na temat tego, co niedawno właśnie był odcinek w Krakowie o dworkach, tak? Wyrazisty. Na pewno. Tworzył w różnych technikach. Spróbuję teraz je wymówić. Są to techniki z wykorzystaniem kwasów do robienia jakiejś sztuki. Jest to aqua tinta i aqua forta. Urodził się w 1869 roku w Ropczycach, a zmarł w Wadowicach, a pochowany jest na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Za chwilę wejdziemy do jego domu. Spróbujemy zajrzeć do jego wnętrza. Zaginieni Artyści. Nowa seria, pierwszy odcinek. Zaczynamy. Tak wyglądał pokój Józefa Mehofera. Dużo obrazów, bardzo ładny. Biblioteczka. Lustro. No, nieźle się tutaj rządził. Mehofer był też witrażystą, projektował witraże. Między innymi jego witraże znajdują się w Czechach, w jednym z kościołów. Zaimponował mi. Lubię witrażystów, jest to trudna sztuka. Ogólnie zajmował się też biuletynami, jakimiś afiszami, też takie rzeczy projektował. Banknoty, również banknoty projektował. Więc człowiek artystycznie szeroko uzdolniony. Musimy tutaj znaleźć, jak przyjdziecie. A propos jeszcze tego Muzeum Mehofera, bardzo mi się podoba. Naprawdę spoko miejsce. Można normalnie sobie łazić po całym pomieszczeniu. Nikt cię nie śledzi, tak jak w tym, to się nazywa, Domu Hipolitów. Naprawdę spoko miejscowa. Dużo ciekawych eksponatów. To był pierwszy odcinek serii Zaginieni Artyści. Dowiedzieliśmy się o Józefie Mehoferze. Bardzo fajny człowiek, wszechstronny artysta. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.